Witam, witam, jak zwykle, niezwykle serdecznie, moi drodzy. Musimy tam wskoczyć do samolotu Pomorowa. O, w ten sposób. James potrafi wszystko. Ja nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym, ale widzę, że będzie ciężko tutaj. Dobra, dałem radę. Nie, jeszcze jeden. O, bym chciał waszą broń, chłopaki. O, ja mam taką broń. Ty czemu James pistolecik wyciągnął? O, tam jest jeszcze kolunia, ale już tak jest. No, drzwi zamknięte, no tak. No, a jak ja mam tam wejść? Gdzieś skoczyć, coś zrobić? O, James, ty to jesteś figlarz. Co? Gdzie mam skoczyć? Z powrotem? No to bez sensu. A tam jeszcze, cyk. Bardzo ładny, James. A tu jest otwarte, tak? No to pięknie. Kurna, ale coś nie mogłem strzelać w te beczki. Tam było coś powiedziane, tak? Idź, James, idź, bo tutaj widzisz, że jest ten. Oni mają maski, a James nie ma. To jest nie fair. Właśnie, mówiłem, że nagrywam ten odcinek zaraz po tym poprzednim. Poprzednim, dobrze mówię. Przepraszam, że tak gadam, ale jestem w akcji bardzo mocno, jak widzicie, i dlatego tak mi nie idzie jakoś to wszystko. Bardzo dynamiczna akcja jest. Tu się schowaj, James. W ogóle mało co widać jest, bo cały ekran jest rozmazany. Dobra, zapas amunicji i co dalej? Aha, drabina jest. Reload. Wchodź tam. Co mam zrobić teraz? Zabić pilota, żeby... O, to jest słynny Pomerow. Piękny, piękny. Co to było? Co to kurna było? Miałem go zabić, czy co? Kurde, ładny garnitur, James. No dobra, pomijamy to. Masz. No halo! To jak ją go ceny z kurna robotem jakimś? Dobra, pomijamy to wszystko. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia, moi drodzy, co tutaj trzeba zrobić. Jest quick, znaczy slow motion jest. Przełącznik. A, dobra, kurna, nie umiem czytać w ogóle. Rozumiem, bo jakby się nie otworzyły drzwi, to by się udusił, James. O, zmiana planów. No dobra, zobaczymy, co to wyjdzie. O, myją ten samolot? Bioweapons? What bioweapons? There are no bioweapons in Russia. I see. And those men on the boat, in the hazmat suits. That's the problem with you people in the West. You always think there are WMDs. Then you go to war over it, and then, there are none. You know what kind of paperwork I would have to fill out if there were WMDs here? Clearly, my mistake. Yes. And in the meantime, you can expect my government to be calling your government to register a protest for your actions here. I wouldn't have expected anything less. James, are you all right? Better than you. Oh, this? It's given me an entirely new idea for a line of bracelets. Indeed. The cast will be off in a week.
It's nothing that a few days at a private beach in Bermuda won't take care of. Care to join me? I've got a plane waiting. I wish I could. But I've still got some mopping up to do here. Hmm, you sure? We might be able to get into all sorts of interesting trouble together. Well, the offer's tempting, but... By the way, what about your friend? Isn't he going to be upset about destroying his car? He probably expected it. He already thinks I'm a terrible driver. I wreck everyone I get into. Back in London, they say the same thing about me. Anyway. Congratulations on stopping Pomeroy. Thank you. And thank you for helping me facilitate things. You sure I can't convince you to come with me? Positive. Well, I hope I get to see you again. I'm sure our paths will cross. Ciao. Ciao. Take care. No to odjeżdża piękna Nicole, James został sam. Ciekawe, co teraz musi zrobić. She wanted you. I need a room. A private room. You should have asked for that while she was still here. Don't you have some cleaning up to do? Some non-existent bioweapons? Second floor of the police station. Third door on your right. And make sure you say hello to MI6 for me. I'll give them your best. Bond here? Yes. I've been waiting to hear from you, 007. Omarov's dead. The factory is destroyed. The remaining bioweapons have been turned over to the Russians. I know. The Prime Minister has already heard from their government. It's threatening to become a diplomatic nightmare. I want you out of there. Back in London for a full debriefing. No. This isn't over. The anonymous tip we received about the bioweapons couldn't have been from the researcher. He was being tortured at the time. Somebody wanted us to get to Pomerov. And the question is, who and why? So how do you want to proceed? When I took the courier's cell phone in Istanbul, all the phone calls on it were local, except for one that he didn't answer. Have Tanner and Q Branch find that phone. I want to know who the courier was avoiding and why. To co, wracamy do Stambułu? Wei? Good morning, Colonel Ping. Good morning. Commander Bond. To what do I owe the pleasure of this phone call? I'd like to know why a top Chinese agent was trying to contact a courier in Istanbul. Perhaps it's the same reason a British agent was following him. Are you suggesting an alliance? You'll find me at the aquarium in Bangkok tomorrow night. Come alone. It's the only way I can guarantee your safety. Funny. I was just going to issue the same warning to you. O, aktualizacja misji. Spotkaj się z generałem Pingiem. Bond here. Good evening, Mr. Bond. Where are you, Ping? We'll meet soon enough, but first, I need you to perform a small task in order to ensure our security. And what might that be? It's come to my attention there is recording equipment hidden in the aquarium. And we can't take the chance of anyone listening in on us. Let me know after you found them and disabled them. Znajdź pluskwy i zarejestruj dane. Trzy pluskwy, które dostarczają. No ale gdzie? Naciśniemy oczywiście nasz ten smartfonik. Skanujemy. Niewystarczające dane dźwiękowe. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, też co, mamy znaleźć drugi? Gdzieś na dole jest, tak? Może trzeba jakąś kolejność zachować. Pluskwa. W akwarium? O mamo. Poza zasięgiem. No nie mówcie o. Nacisnąłem. Mówię poważnie. No. Jedna na trzy.
Co myślicie, że teraz tamten zadziała? No tu gdzieś był, no. No dawaj. Nie, to będzie ostatni w takim razie. To gdzie jest drugi? Tu mi pokazuje ten górny, nie? Dobra, bo mnie denerwuje mnie ten obraz. Chyba zobaczę, może gdzieś tu jeszcze w akwariach. No kurde. O, śpiew wielorybów. A to nie jest ten generał cały? Nie, jakiś facet się rozkoszuje widokiem akwariów. A jak tam wejść na górę? Tędy, dobra. To spróbujmy pójść tutaj w takim razie. Może gdzieś tu będzie jeszcze jakiś nadajnik. O! A nie, w głównym holu się znajdują. Okej. Tu? Też nie. No o tym nadajniku wiem. No patrzcie. Co za... Tu gdzieś? No patrzcie, ale... Ale utrudnili zabawę. No tu byłem. Ja pierdzielak, jak fari. Beautiful. Ale mnie teraz zagieli. Dobra. Przecież tam były niewystarczające dane, czyli rozumiem, że muszę znaleźć drugi. No. Pierwszy, że tak powiem, zneutralizowałem. Drugiego znaleźć nie mogę. Znajduje się w głównym holu. Jak poszedłem tutaj, to mnie zawróciło, tak? No. No, przeskocz. Ale z pana James. Okej. Okay. Gościu, nie podobasz mi się. Idź sobie. Bardzo ładnie. Może z tej strony tym razem? No nie ma. Może to pani ma? Pani udaje, że nie widzi Jamesa. A jest, jesteś moja maleńka. Łaj. Jeszcze raz. Za późno. Co ja mam problem z tym skanowaniem? No jest. No i tamten będzie ostatni. Wyłączę to, bo już wiem, gdzie mam iść. Tutaj mam iść. Smartfona. No szkurna. Znajdź pluskwę 2. A, bo to jest jakiś nadajnik. To jeszcze jedna pluskwa. Czyli nadajnik, że tak powiem, daje mi sygnał, ale te pluskwy mi nie dają sygnału. Takie buty. Dobra, to szukamy z tym. Szukamy... Trzeba blisko podejść, rozumiem. Dobra, nadajnik to wiem. Już zajarzyłem. Nadajnik nadajnikiem, a pluskwy pluskwami, nie?
Ej, no facet, przeszkadzasz tutaj agent jej królewskiej mości śledztwo prowadzi. Szuka podsłuchów, a ty staniesz, gapisz się, głupi, przeszkadzasz tylko. Może na tym, na wielorybie. O, mam cię, ptaszku. Tak, na pewno tam wejdę. Nie, no można się było tego, kurde, spodziewać, że... A nie, jest. Za późno. Teraz damy radę. Za wcześnie. Coraz szybciej to się kręci. Użyj zarejestrowanych danych do zakłócenia pracy nadajnika. Czyli teraz mam iść do nadajnika, rozumiem, tak? Czy nie? Ale się fajnie odbija wszystko w podłodze. Przepraszam. Sekwencer dźwięku do... co? No i co? Oj, sorry, nie widzę, co tam jest napisane, bo to wszystko się pozlewało, te napisy. Poczekajcie, Połącz fragmenty audio w odpowiedniej kolejności. Nie wiem, strzałkami i enterem. A to można odsłuchać? Dźwięk niewyraźny. To zróbmy tak. Stworzono pętlę. No i co? No pięknie. Zbliż się do generała Pinga. Kurde, mogli jakieś inne nazwisko. Jest, tam jest. Generał Ping? Szkoda, a jego asystent to Pong. Ping? Is that you? Tell me, Commander Bond, how much do you know about whales? Not much. Enough to know they shouldn't be kept in aquariums. Apart from that, I wouldn't like to end up in one. Then maybe you can understand what it's like to live inside the world's biggest country. There are 1.3 billion people living in China today, Mr. Bond. 1.3 billion Chinese who need to be fed and housed and clothed every day, every week, year in, year out. I am aware of the numbers. But perhaps not the implications. Go on. It's not that we're not as smart or as technologically savvy as the West. We invented gunpowder and currency while you were still living in caves. But in every society, there are those who would cheat. Those who would steal to gain any advantage. The researcher, industrial espionage. Someone in China was behind this. One of your people kidnapped and killed him. No, something worse. An economic mercenary. Someone who would steal the most dangerous technological secrets and sell them to the highest bidder. Not out of ideology or politics, but for money and power to turn us against each other. But who? Where? How do we find him and stop him? My team was in Geneva, following up on a link to this man. Do you recognize him? No. His name is Rak. He was born in northern Mongolia, on the contested border between Russia and China, and has no love for either. He keeps his money and his mistress. Zabiję pułkownika. He operates out of Bangkok. If it's illegal, he's got a piece of it. At first, we thought he was a middleman in all this, but... No właśnie. Kurna. Goń go. Schwytaj żywcem zabójcę Pinga. To jest zabójca? Chodź tu. Znajdź kryjówkę.
Zabójca 36 metrów. Tam spierdziela. Do was mogę strzelać, ale dobra, już. Gdzie ty jesteś? Spierdziela. Zabójca tam. No biegnij, James. Kurde, bo wszystko zaraz się... Leżeć mi. Chińczyków jest dużo, to ich nie szkoda, nie? Co ten? Gdzie ten zabójca? Na górze? Tak. Goń, James. Kurwa, znowu całą armię tu przyciągnęli. Leż. Dobra, zaraz Jamesowi się lepiej zrobi. Nie ma czasu tu odpoczywać. Dobra. Tędy? Nie mogę tu zginąć. Nie strzelaj. Patrz, James jest biednym chłopcem z ulicy. Spadać. I tak go złapię. I tak, nie wiem. Żebyście co robili. Dobra. O. Nie spodziewałeś się tego. Gdzie jest zabójca? Tu. Dobra. Lecimy, James. Czemu mam używać smartfonu? Jak ja wszystko wiem. No i schwytaliśmy zabójcę. Chyba. Czy wczytuje mi punkt kontrolny? Nie, jest, dobra. Ucieka. Kurde, James w samej koszuleczce. Zimno będzie, chłop. Tam jest. Gdzie on jest? Telefonii. Dobrze? Dobrze biegnę za nim? W tą? Czekajcie. No nie mogę smartfonika użyć. Właź, James, właź. Tam jest, dobrze. No skacz, chłopie. Co? Tam jest 7 metrów. Dobra, goń go, James. Kurna, gdzie on jest? Tam jest, dobra, dobra. Skacz, pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Muszę sobie strzelać. James jest niezniszczalny. O, sorry, sorry. Osiągnięto punkt kontrolny. Cichy zabójca. Mam jakiś karabin. Żegnaj. Gdzie teraz? Oj, zabili Jamesa. No i dobra, i tym smutnym akcentem, moi drodzy, niestety zakończymy tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.